minister zdrowia zaszczepiony. Podano, którym preparatem Adam Niedzielski zaszczepił się preparatem AstraZeneca. Już po wszystkim. Serdecznie podziękowania dla personelu punktu szczepień HASZ Szpital Narodowy. Pełen profesjonalizm, napisał na Twitterze minister zdrowia. Mam ogromne poczucie ulgi. Stosując do tej pory podstawowe zabezpieczenia udało mi się uniknąć zachorowania, ale stresowałem się tym jak każdy z Państwa. Dziś mam poczucie ulgi, że to jest ta ostatnia prosta, powiedział Adam Niedzielski. Minister przyznał, że zaszczepił się preparatem AstraZeneca. To nasza wspólna walka ramię w ramię z pandemią, dodał. Nie zawahałem się ani sekundy, szef resortu zdrowia przekazał kilka dni temu w mediach społecznościowych, na kiedy zaplanowano jego szczepienie i jakim preparatem. Dziś dzień rejestracji mojego rocznika. Rejestracja z wykorzystaniem profilu zaufanego zajęła 30 sekund. Termin za 5 dni. System podpowiedział miejsce, czas i preparat, hasz AstraZeneca. Tak jak deklarowałem, nie zawahałem się ani sekundy, napisał na Twitterze Adam Niedzielski. W czwartek na Twitterze Ministerstwa Zdrowia opublikowano zdjęcie Niedzielskiego w kolejce do punktu szczepień. 24 kwietnia szczepionka AstraZeneca przyjął także premier Mateusz Morawiecki. Moja żona Iwona i ja właśnie przyjęliśmy pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca. Wszystko przebiegło szybko i sprawnie. Jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy służbom medycznym ze szpitala na stadionie PGE Narodowy, napisał wtedy szef rządu we wpisie zamieszczonym na Twitterze i Facebooku. Kochani, hasz szczepimy się, bo chcemy szybko wrócić do normalnego życia. Do dzieła, podkreślił.